W najnowszym numerze Newsweeka nasi reporterzy polityczni sprawdzają, co słychać u Jarosława Kaczyńskiego i Janusza Palikota, a także w ich partiach. Piszemy także o tym, jak prawicowi publicyści kłócą się o palmę najbardziej niepokornego pisma. Chciałabym także polecić teksty społeczne. Przede wszystkim wywiad z naszą najbardziej utytułowaną narciarką biegową, Justyną Kowalczyk, która opowiada 4 miesiące po swoim pamiętnym wyznaniu, że cierpi na depresję, opowiada, że czuje się lepiej. Opowiada też, jak to się stało, że dopadła ją depresja i jakie ma plany na najbliższe lata. Gorąco polecam także tekst o tym, czym skutkuje brak w Polsce ustawy o związkach partnerskich. Do napisania tego tekstu skłoniła nas historia mężczyzny, któremu urodziło się niedawno dziecko i nie mógł go odebrać ze szpitala, ponieważ jego partnerka, z którą był razem od 7 lat, nie zdążyła podać nazwiska ojca. I teraz dziecko nie ma swojego PESEL-u, formalnie nie jest dzieckiem swojego ojca, trzeba się było o to wszystko starać sądowo, a sytuacja nadal nie jest wyjaśniona. Takich sytuacji jest w Polsce więcej. Są kłótnie par, które żyły ze sobą latami i się rozstały o majątek, o dzieci, o zwrot długów włożonych w budowę wspólnego domu, a także roszczenia rodzin jednego z partnerów, którzy nie dopuszczają tego, że mógłby na przykład odziedziczyć po tym drugim zmarłym. I jeszcze polecam Państwu tekst o tym, że Polacy coraz częściej robią sobie, proszę słuchać uważnie, nagie fotki. Już 1/5 z nas lubi sobie pstryknąć taką fotkę nago, bez bielizny, a jeszcze chętniej wysłać ją swoim znajomym. To wszystko w Newsweeku.